Cześć, witajcie. Dzisiaj takie krótkie zadanko. Do rozwiązania mamy taką oto nierówność. No i jak to najkrócej zrobić, żeby się nie orobić? Na pewno trzeba zacząć od dziedziny. Mamy pierwiastki, po tych pierwiastkach jest x, zatem x powinien być większy lub równy 0. No i mianownik nie może być zerem. No tutaj za chwilę to napiszemy. Natomiast zapiszmy równanie x minus pierwiastek z x minus 2, czy w ogóle może być zerem. Gdyby tu były się rozwiązania, no to je wrzucimy ze zbioru liczb rzeczywistych. To jest równanie z pierwiastkiem, więc zostawimy pierwiastek na stronie prawej. Na lewej będzie x minus 2. Żeby były w ogóle rozwiązania, no to prawa strona musi być większa lub równa 0, bo na lewej mamy pierwiastek parzysty. Wtedy mogę podnieść do kwadratu obie strony, czyli zostaje x równa się x kwadrat minus 4x plus 4. I skoro zniknął pierwiastek, to, no to dopiszemy, że x większe lub równe 0, bo to jest założenie na dziedzinę. W pierwszym mamy większe lub równe 2, tutaj większe lub równe 0, czyli większe lub równe 2. A w tym środkowym zapisie mamy równanie kwadratowe. Przenosimy wszystko na stronę prawą, x kwadrat minus 5x plus 4 równa się 0. Suma współczynników na lewej stronie to jest 1 plus 4 minus 5, 0, czyli x równa się 1 lub x równa się c przez a, czyli czwóreczka. 1 od 2 nie jest większe, 4 jest większe, czyli jedynym rozwiązaniem takiego równania jest czwórka. To jak tu napiszemy, że jest różne, no to x właśnie czwórką być nie może, czyli dopisujemy x różne od 4. W takim razie dziedzina tej nierówności to jest suma przedziałów zamknięty od 0 do 4 otwarty i od 4 do nieskończoności. Jak to można rozwiązywać? Można ktoś zauważyć, że tutaj mamy x do pierwszej, tu do x do jednej drugiej, czyli jest podwójna potęga. No i wtedy za pierwiastek z x można wstawić t. To jest większe lub równe 0. Podniesiemy obustronnie do kwadratu i będzie x równa się t kwadrat. No i podstawiamy to do tej nierówności. W miejsce x dajemy t kwadrat, za pierwiastek z x dajemy t. Przepisujemy za x znowu t kwadrat, za pierwiastek t minus 2 i mniejsze od 0. No i potem pomnożyć przez kwadrat mianownika, wyjdzie trójmian razy trójmian, malujemy wielomian i bawimy się dalej. Ja tak dalej nie robię, bo w ogóle tak bym robić nie chciał. No to zrobię inaczej, po chłopsku. Tu mam 0, tu jest iloraz. Gdy dzielimy lub mnożymy dwie liczby o przeciwnych znakach, wynik jest ujemny, czyli z ilorazu mogę przejść do iloczynu i piszę licznik razy mianownik jest mniejszy od zera. Ten sam efekt otrzymacie, jak pomnożycie obie strony nierówności przez kwadrat mianownika, to i tak będzie 0. Jak pomnożę przez kwadrat, to zostanie dalej licznik razy mianownik. No i wystarczy zauważyć, że na lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. Tylko jaki? Chodzi o wzór a kwadrat minus b kwadrat, to jest a minus b i a dodać b. Czyli musi być a to samo, to samo, to samo, to samo. Co to jest to samo? Tutaj mamy x minus 2, tu też jest x minus 2, tu jest dodać pierwiastek z x, tu jest odjąć pierwiastek z x. Więc zamieńmy to troszkę albo napiszmy to całkiem dokładnie. Czyli w pierwszym nawiasie jest x minus 2 i dodać pierwiastek z x, a w drugim jest x minus 2 i odjąć pierwiastek z x. Czyli to się powtarza, to jest to właśnie a i to też się powtarza, to jest b i b. Jest minus, jest plus. W takim razie zastosujemy wzorek, mamy a kwadrat minus b kwadrat, czyli x minus 2 do kwadratu, odjąć pierwiastek z x do kwadratu. No i już zniknęły pierwiastki, dojdziemy do równania kwadratowego. X kwadrat minus 4x plus 4 minus x mniejsze od 0.
x kwadrat minus 5x plus 4 mniejsze od 0. Trzeba namalować parabolkę. Suma współczynników a plus b plus c jest zerem, czyli mamy miejsca zerowe jedynka i c przez a, czyli czwórka. Przy kwadracie jest plus, czyli gałązki paraboli do góry. Jest tylko mniejsze, nie mniejsze lub równe, czyli miejsca zerowe wyrzucamy. No i rzutujemy wykres, który leży pod osią. I mamy x należy otwarty przedział od 1 do 4. Spójrzmy na dziedzinę, to się całość zawiera, więc to jest rozwiązanie tej nierówności. Warto znać teorię. Uczcie się teorii, żeby się nie męczyć matematyką, tylko cieszyć. Bywajcie, hej.